Chciałem powiedzieć przede wszystkim, ta pierwsza część bardzo mi się podobała. To jest właściwie takie pełne zrozumienie tego, co robi uczelnia i widzę, że uczelnia też tak z niedowierzaniem patrzy na to, że zgadzamy się z nimi. Rzeczywiście kierunek jest jeden wspólny, kierunek na współpracę, kierunek na otwarcie na nasz wspólny projekt. Myślę, że to będzie ogólnie bardzo dobrze dostrzegane. Tutaj w środowisku, co prawda małym powstaje ten projekt, ale myślę, że za chwilę inne środowiska podejmą tą pracę. Będzie to bardzo takie fajne wskazanie dla innych, wzór na to, żeby naśladować i żeby rozwijać administrację i świat nauki. Nasza uczelnia funkcjonuje w tym złotym trójkącie, biznes, nauka, samorząd, ale teraz chcemy pokazać, że nie tylko samorząd w sensie administracji samorządowej, ale także administracja rządowa, czyli szeroko rozumiana administracja. I po mniej więcej półtora rocznej współpracy z Izbą Administracji Skarbowej w Opolu jesteśmy w stanie przedstawić tutaj na konferencji razem z dyrekcją tej izby pewien model współpracy nauka-administracja publiczna. I mało tego, okazuje się, że współpraca uczelni z administracją jest na tyle dużym wyzwaniem, ponieważ jest bardzo trudna i skomplikowana ze względu na wielowymiarowość, zarówno po stronie nakładów, jak i efektów. I stąd mówi się, że zarządzanie administracją, szczególnie właśnie w sferze finansów publicznych, to jest taki nowy obszar wysokich technologii zarządzania.